No, dzisiaj jest to porządnie zamarznięte. No dzień dobry. Tak jak widzieliście, no przymrozki już są u nas dosyć normalnym zjawiskiem z rana. Teraz mam 6:30 parę, ale oczywiście do pracy. A listopada jest dzisiaj 17. O. I powiem wam, no niestety tak już zaczynam powoli myśleć o tym, żeby sobie jednak dać siana z tym jeżdżeniem do pracy. Po południu jeszcze spoko, no wczoraj wracałem, było 6 stopni, słońce wyszło, no w sumie to elegancko się jechało. Ale te poranki właśnie, i tu też nie chodzi nawet o tą temperaturę, że jest chłodno, bo to tam pół biedy. Tylko bardziej o to, co może mnie spotkać na nawierzchni po drodze. Jak jadę do pracy, to mijam dwa takie mosty, powiedzmy dosyć wysokie, na których zazwyczaj coś tam się osiada, na górze oczywiście, i tam są takie dwa miejsca, których nie lubię. Bo tak to, tak jak dzisiaj jest, to jest fajnie, to można by było jeździć cały czas. Wczoraj było gorzej, bo wczoraj taka mgiełeczka była, to mi ten wizjer cały raz, że taki no zakidany z jednej strony, zakidany z drugiej strony. Tutaj było brzydziej z rana, dzisiaj jest przynajmniej sucho tak jakby, no ale zaś trochę zimniej. No w każdym razie, tak jak mówię, chyba będzie trzeba zakończyć to jeżdżenie, albo przynajmniej zrobić sobie pauzę. No ja podejrzewam, że okazje do pojeżdżenia jeszcze będą, to nie jest tak, że to już jest ten moment, że za chwilę śnieg walnie i koniec. Nie sądzę. W każdym razie no jakąś przerwę będę sobie na pewno musiał zrobić, bo już chyba od przyszłego wtorku, czyli tego, co będzie u nas, opady śniegu, czy nawet w poniedziałek, wtorek, coś takiego. Oczywiście na takie stricte podsumowanie tego roku to jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze za wcześnie, gdzie tam. Zresztą podsumowanie mogę zawsze zrobić z mojego garażu, bądź też warsztatu. A w staciku, o, niech będzie. No, w każdym razie na podsumowanie przyjdzie czas. Ja wiadomo, motocykl mam cały czas w gotowości, więc jak tylko jest kawałek jakiejś tam fajnej pogody, mówię fajne, bo ostatnio no to już mi się nawet nie chce, jak jest taka szaruga totalna, no to tak w ogóle przyjemności nie ma. Do roboty jeżdżę, no bo, że tak powiem, wygodniej trochę i szybciej. Znaczy, no, że przynajmniej stać nie trzeba. O, i teraz tu są te mosty. Ale dzisiaj widzę, jest bez żadnego kłopotu, nic tu nie ma na nich. To był jeden, ten pierwszy już chyba przyjechałem, no nieważne. No, w każdym razie trzeba uważać właśnie na takich przejazdach najbardziej. No tak, to jest spoko, to tam nie ma tragedii z jeżdżeniem. Choć nie powiem, bo czuję, że jest chłodnawo, no jakieś chyba 2 stopnie zdaje się były u mnie, jak wychodziłem, więc niezbyt ciepło. Zresztą widzę, wszystko co mówię, to mi tu od razu szybkie paruje. No i tak to wygląda, moi drodzy. Niestety, nawet i na mnie kiedyś przychodzi czas. Nie no, to tu wielu jeszcze jeździ. Chociaż no, motocyklistów to już raczej nie spotykam na drogach. Jeszcze jak coś, to skuterzyści jeżdżą do roboty. No w sumie to teraz to ja trochę taki skuterzysta jestem prawie, że do roboty i z powrotem, nie? Skuterzysta na motocyklu, niech będzie. Dobra, to na razie tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i dzięki za to króciutkie spotkanko. Pozdrawiam, do zobaczenia, hej!